Najgorzej wygląda osoba, która pochyla się nad komputerem, patrząc na odbiorcę z wyższością, oświetlona górnym światłem, przypomina zombie. W tle słychać symfonię dźwięków wydawanych przez sprzęty domowe i widać berbecia raczkującego po podłodze, ściąganego przez spanikowaną nianię. Chociaż to ostatnie akurat było zabawne. Jak dobrze wypaść podczas wideokonferencji, pracując online? Oto 9 kroków do doskonałości. Domowe telekonferencje mają wiele zalet. Nie widać całej sylwetki, więc do służbowej koszuli możemy włożyć shorty. Za komputerem może wisieć pranie na przykład. Nie ma pojęcia nasz szef, co mamy w kubku, z którego sobie popijamy. Nie wie, czy to kawa, czy to herbata. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że nie będziemy wyglądać jak zombie albo indyk w okresie godowym. Tylko jak profesjonaliści naszych czasów. Po pierwsze, trzeba mieć jedną z wielu aplikacji służących do rozmów online. Jest ich w dzisiejszych czasach naprawdę mnóstwo i opracowano wiele rankingów, które zestawiają je pod względem najważniejszych dla użytkownika parametrów. Warto mieć ich kilka, tym bardziej, że większość z nich jest darmowa, bo do tanga trzeba dwojga, czyli żeby rozmawiać z kimś online, trzeba posługiwać się tą samą aplikacją, co rozmówca. Potem aplikacji trzeba się trochę nauczyć, zalogować, wstawić zdjęcie, przejrzeć ustawienia. Jeżeli ma służyć kontaktom biznesowym, to odradzałabym login Bubunia, Zajączek czy Generał Borsuk. No, chyba że jesteś generałem o takim właśnie nazwisku. Polecam po prostu imię, nazwisko, ewentualnie cyferki dla odróżnienia. Zdjęcie, no raczej nie z plaży, tylko takie, jakie zaryzykowalibyśmy na swoim CV. Ważna rzecz, wyśledźcie, gdzie w aplikacji zmienia się orientację ekranu z pionowej na poziomą, jeżeli rozmawiacie używając komputera, i to dotyczy tych aplikacji, które są i na telefon, i na komputer. Wtedy obraz będzie na pełnym ekranie, a nie tylko na środku. Jeżeli Twój rozmówca zrobi to samo, zmieni tę orientację ekranu, to obydwoje będziecie widzieli więcej i będziecie lepiej widziani. Tylko uwaga, w takiej orientacji lepiej też widać tło, czyli wszystko, co jest za nami. No właśnie, tło. Warto i o ten widok zadbać, bo nie wszystkich rozmówców rozbawi widok współdomownika wychodzącego w negliżu z łazienki. Raczkującemu dziecku łatwiej jest pełzać po podłodze salonu niż po ścianie za nami. Uwaga, niektóre aplikacje posiadają opcję rozmyj tło i wtedy widać świetnie nas, ale to, co z tyłu, jest zamazane, więc niech sobie domownicy robią, co chcą, byle cichutko. Podczas pracy zdalnej nie obowiązuje dress code biznesowy. Teoretycznie. Nie mamy takich regulacji, ale kiedy patrzę czasami na ekspertów, którzy występują w telewizjach informacyjnych z domowego studia i zamiast garniturów mają na sobie t-shirty, to coś mi zgrzyta. Może to jest kwestia przyzwyczajenia. Moim zdaniem, jeżeli pracujemy zdalnie, to obowiązuje dress code taki, jak na co dzień w pracy. Jeżeli dresy są dozwolone w Twojej firmie, nie ma problemu. Jeżeli jednak wymagana jest marynarka, to trzeba wbić się w marynarkę. Pamiętajmy też, że dress code narzuca osoba wyższa rangą – szef, klient, przyszły pracodawca, jeżeli to rozmowa kwalifikacyjna. Można to przecież ustalić przed spotkaniem online. Szefie, pracujemy dzisiaj w stroju domowym czy biznesowym, jak to jest. W każdym razie lepiej jest przesadzić z elegancją niż w drugą stronę. I jeszcze jedna. Wiecie, że w telewizji wszyscy faceci są umalowani? Znaczy kobiety też oczywiście. No nie tylko dlatego, że makijaż upiększa, wygładza skórę, ukrywa niedoskonałości urody, ale przede wszystkim przykrywa rumieniec, objaw stresu. Ale to jest oczywiście opcjonalne. A na czym będziesz siedzieć? W pracy specjalnie profilowane krzesła biurowe mają pomóc w utrzymaniu wyprostowanej postawy przez 8 godzin dziennie. Domowe fotele służą raczej do zapadania się w nich, a po godzinie siedzenia na pufie na telekonferencji będziesz marzyć o tym, żeby się poturlać na podłodze. Wybierzmy raczej krzesło niż fotel, zróbmy sobie z niego za pomocą poduszki wygodne siedzisko. Na stoliku obok postawmy herbatę, czy co tam mamy w kubku, może notatnik, jeżeli z takiego korzystamy, i inne rekwizyty, które są niezbędne do pracy zdalnej, żeby w trakcie połączenia nie biegać i nie zostawiać naszych rozmówców samych przed pustym monitorem. Kamera na wysokości oczu,
kiedy laptop stoi na biurku, tam gdzie używamy go do pisania czy do pracy, no to kamera ma na wysokości klatki piersiowej, prawda? No można odchylić ten monitor i wtedy widać twarz, ale na odbiorcę patrzymy z góry. Postawmy laptop czy monitor na stercie książek czy kartonie ze sklepu online, czego tam mamy więcej w domu i podczas rozmowy, kiedy mówimy, starajmy się też patrzeć w tę kamerę, a nie na rozmówcę. Ja wiem, że to jest trochę nienaturalne, ale po prostu trzeba się przyzwyczaić. Światło ma oświetlać twarz. Oko kamery pracuje trochę inaczej niż ludzkie i światło, które wystarczy do oświetlenia twarzy, kiedy rozmawiamy w pomieszczeniu w cztery oczy, to zdecydowanie za mało online. Każdy, kto chociaż raz był w telewizji, wie, że to świat lamp wściekle świecących w oczy. Albo kto stał na teatralnej scenie na przykład. W domu podczas pracy online nie musimy się aż tak bardzo nad sobą znęcać, ale twarz niedoświetlona to twarz zombie chorego na świnkę. Światło powinno być skierowane na twarz, nie na czubek głowy, bo wtedy mamy cienie pod oczami. Najlepsze oczywiście jest światło naturalne, dzienne, a jeżeli używamy lampki, to najlepiej z żarówką, która daje ciepłe światło. To już tak dla urody. Dźwięk. Po pierwsze, wyciszmy telefon. Sprawdźmy, czy jest wyłączona zmywarka, czy pralka podczas rozmowy nie zacznie wirować, jeżeli oczywiście słychać ją tam, gdzie pracujemy przy komputerze. Zamknijmy drzwi, okna i dla lepszej akustyki i żeby niepożądane hałasy nie utrudniały odbioru naszym rozmówcom. Jeżeli trzeba, załóżmy słuchawki, żeby i lepiej słyszeć i być lepiej słyszanym. To nawet nie chodzi o to, co nasi rozmówcy mogą usłyszeć. Przede wszystkim chodzi o ich komfort, kiedy mogą słuchać nas wyraźnie, bez żadnych zakłóceń. I jeszcze na koniec organizacyjnie. Kiedy umawiamy się na spotkanie w realu, zazwyczaj ustalamy godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Warto ten dobry obyczaj przenieść na spotkania online. Ustalić czas spotkania, ustalić agendę, żeby nie skończyło się na przesympatycznej, dwugodzinnej pogawędce. Sygnał do zakończenia spotkania daje jego organizator albo w biznesie osoba wyższa rangą. Raczej nie jest wskazane powiedzieć: dobra szefie, godzinka się skończyła, muszę kończyć, ziemniaczki dochodzą. Podzielcie się tym materiałem z tymi, którzy waszym zdaniem tego potrzebują. Subskrybujcie mój kanał Aneta Wrona Mówi, komentujcie i śledźcie mój Instagram. Dziękuję, do zobaczenia.